moi drodzy, witam się z wami bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy dzień studniówki i postanowiłam, że nagram dla was takie get ready with me. To jest odpowiedni moment, chcę mieć pamiątkę na całe życie właśnie z tego dnia. Paznokcie studniówkowe mam gotowe, to jest taki zwykły french. Stwierdziłam, że chcę pójść w taką klasykę, żeby czuć się dobrze. Włosy, jak widzicie, dalej nie są zrobione, bo chcę mieć loki, więc zawiniemy sobie na wałek. Ale to potem. Najpierw, kochani, musimy wybrać mi sukienkę, ponieważ tak, mamy studniówkę za jakieś 7 godzin, a ja nie mam wybranej sukienki. Mamy 4 propozycje, z czego 2 to moje takie faworyty. I postanowiłam, że teraz z wami muszę to przedyskutować. Bo jeżeli nie możecie się na coś zdecydować, to jak sobie na przykład nagracie, jak w czymś wyglądacie, łatwiej podjąć decyzję. Więc ja stwierdziłam, że tak zrobię. Na wstępie jeszcze bardzo chciałabym podziękować JJ's House za współpracę w tym filmie. I to właśnie dzięki nim moja 18 była niezapomniana i myślę, że studniówka również taka będzie. Moim skromnym zdaniem na 18 wyglądałam zjawiskowo i tak też będzie dzisiaj. Na koniec będę też miała dla was kod rabatowy, także mam nadzieję, że skorzystacie, bo wiecie, wy macie teraz studniówki, ja też mam teraz studniówkę, ale przyszłe roczniki też mogą skorzystać i już teraz kupić sobie sukienkę, bo powiem wam, że tak na ostatnią chwilę bardzo ciężko coś znaleźć. No w każdym razie, pierwszą moją sukienką, którą biorę pod uwagę, żeby ubrać na studniówkę, to jest ta czarna, którą miałam na moich urodzinach. Swoją drogą z urodzin film też będzie, ale jeszcze go nie zmontowałam, bo brakuje mi trochę materiału, który muszę po prostu ściągnąć od moich znajomych. Teraz skupmy się na sukienkach, bo ja mam za 7 godzin studniówkę. No więc, dlaczego ona jest moim faworytem? Dlatego, że pięknie wygląda w niej talia. Wszystkie jakieś mankamenty zakrywa, bo na przykład tutaj odcina się, słuchajcie, biust, no i nie widać przez to brzucha, nogi są takie wydłużone, no totalnie top, mój faworyt. Jedyne, co mnie powstrzymuje, żeby ubrać ją na studniówkę, to fakt, że miałam już ją na moich urodzinach. I ktoś by mógł powiedzieć, że a, spoko, kto na to patrzy? I teoretycznie tak, gdyby nie to, że bardzo dużo mojej klasy było na tych urodzinach, ja też sama ze sobą myślę, że nie czułabym się aż tak komfortowo, jakbym wyskoczyła w tej samej sukience, co na mojej 18. Aczkolwiek ona w połączeniu z tymi brylantami, z tymi szpilkami, w sumie te szpilki mam tutaj, bardzo fitowała. No i te buty też dzisiaj ubieram. Także pamiętajcie, że do tych butów dobieramy sukienkę. Druga propozycja jest taka właśnie półstudniówkowa, pół nie. Ja składając to zamówienie bardziej myślałam, żeby ją wykorzystać może na jakieś wakacje albo na jakąś imprezę, ale to też jest opcja. Bardzo fajna opcja, szczególnie jako druga sukienka, na przykład na przebranie. Jest to taka biała, krótsza sukienka z odkrytymi plecami. Ona tymi odkrytymi plecami właśnie mnie przekonała. Patrzę się tam, bo ona teraz wisi na lustrze i I can't. Ta biel jest taka faktycznie biała, że to nie jest takie kremowe, no tak jak mam na paznokciach, więc to by idealnie wyglądało i zastanawiam się, czy nie wziąć ją po prostu jako sukienkę na przebranie, bo trochę moja wizja w głowie jest inna niż krótka sukienka. Gdybym miała obierać krótką sukienkę, na pewno wybrałabym tą, ale ja jednak chyba chcę postawić na długą klasykę, więc dwie opcje mam już obcykane i chyba nie jest to to, czego szukam. Z tych dwóch, gdybym miała wybierać, to zdecydowanie wybrałabym opcję czarną, ale mam jeszcze dwie inne suknie, które po prostu zmiotą was z planszy, jakbym nie wiedział. Zobaczcie, serio. I to pomiędzy nimi ta główna bitwa. Trzecia moja suknia, to już jest suknia, pomiędzy którą się waham, czy ubrać ją, czy tą czwartą, o której zaraz wam powiem. No i jest to oczywiście ta piękna, cekinowa, błyszcząca sukienka do ziemi. Ona ma przepiękne plecy. Ma tak przepiękne plecy. Ma te zapięcie tak jakby na krzyż. Ramionczka są regulowane. W ogóle jak ona się pięknie opina w talii, przede wszystkim leży na mnie idealnie, bo na stronie JJ's House możecie nie tylko kupować zwykłe rozmiary, tak jak w sklepach macie S, M, L, tylko możecie po prostu wysłać im swoje wymiary i oni szyją tą sukienkę konkretnie na wasze rozmiary, także to jest po prostu coś niesamowitego, bo dobrze wiemy, że tutaj mamy więcej w biodrach, mamy mniej w talii, mamy jakieś niestandardowe wymiary ciała, każdy jest inny i to jest super. I często te ubrania z sieciówek czy z jakichś po prostu nawet butików te sukienki nie pasują, a tutaj opcja idealna. Na ich stronie znajdziecie również filmik instruktażowy odnośnie tego, jak się zmierzyć, także jeżeli dobrze to zrobić, na to macie idealną sukienkę na wymiar, szytą specjalnie dla was. To jest idealna opcja dla dziewczyn z niestandardowymi wymiarami, bo wtedy, no wiadomo, jest im ciężko coś dobrać, ale też dla dziewczyn, które po prostu chcą mieć unikatową sukienkę, tak naprawdę szytą dosłownie dla nich. No ale wróćmy do zielonej sukienki, ponieważ ja czuję się w niej przepięknie ze względu na to, że jest ona długa, ma tren, będzie się świecić, no po prostu jest perfekcyjna, ale jedyna rzecz, która mi przeszkadza, to fakt,
że ma ten tren. To wygląda przepięknie na zdjęciach, ale ja się boję, że ja z moim szczęściem się potknę, na przykład tańcząc poloneza, albo para z tyłu mnie nadepnie. I to jest właśnie myśl, z którą żyję cały czas, ponieważ ja, jak zamawiałam sukienkę tą zieloną, to właśnie żyłam taką myślą, że ubiorę ją, że ona zrobi efekt, czy jak będą światło, to te cukiny będą się przepięknie mienić. I tak, wszystko jest prawdą, tylko boję się, że ja nie umiem chodzić ani w tych butach, w których idę, ani z trenem. Niektóre dziewczyny lepiej by sobie z tym poradziły, więc dla nich zostawiam chyba opcję sukienki z trenem. I myślę, że dlatego wygrywa u mnie opcja numer 4, czyli sukienka z najpiękniejszymi plecami, jakie po prostu widziałam w życiu, w jakiejkolwiek sukience, ponieważ ona ma całe gołe plecy, tylko z takimi wiązaniami. I te wiązania sprawiają również, że ta sukienka robi wam talię osy. To jest po prostu coś, czego ja się nie spodziewałam, bo myślałam, że wiecie, ja po prostu zawiążę i tyle, no ale im mocniej ściśniecie, tym macie większą talię. Mi tu nawet nie o to chodzi, żeby mieć nie wiadomo jaką talię przez ściśnięcie, bo ja chcę się dobrze bawić. Ale na przykład miałam ten problem, że niektóre sukienki były mi po prostu u góry za duże. A tutaj po pierwsze są wszyte miseczki, jak zresztą w każdej z sukienek, także w każdej z sukienek mogę być bez stanika, nie przejmować się tym, że coś będzie mi prześwitywać. Przez to, że ta sukienka jest wiązana, ten stanik się jakby zmniejsza, no bo mogę go wziąć wyżej, niżej, to wszystko mogę regulować sobie na tych paseczkach. Długość jest idealna, ponieważ jak mam obcasy, to widać obcas, a jak zdejmuję obcasy, to wtedy nie depczę sobie po sukience, co było dla mnie kluczowe. Ogólnie ja się dobrze czuję w ciemnych rzeczach. Znacie ten chyba przesąd, że trzeba mieć coś czerwonego na studniówce, bo inaczej nie zda się matury. No więc każda dziewczyna zawsze ma podwiązki i nie wiem jak wam, ale mi się podwiązki w ogóle nie podobają, więc cieszę się, że ta sukienka ma taki materiał, że tego nie będzie widać. No ale ma jeszcze słonika na szczęście, więc no cóż, muszę ją ubrać, bo pomimo, że w to nie wierzę, to losu wolę nie kusić. Ale back to the story. Sukienka jest przepiękna. Po prostu przepiękna i to jest chyba ideał, którego szukałam. Ma wycięcie na nogę, ma piękne plecy. Wiecie, nie będę tu nic pokazywać, to chociaż sobie plecy odkryję. Ona jest też tak uszyta, że przez to, że ma takie marszczenie na jeden bok, to wydłuża nogi i sprawia, że wiecie, wygląda jakbyście w tyłku miały więcej, w talii mniej. No chyba perfekcyjna opcja. Chyba znalazłam swoją wymarzoną sukienkę na studniówkę, ponieważ tak się wahałam pomiędzy tą zieloną, a tą niebieską. I myślę, że to jest bardzo dobry protip, żeby nagrać siebie w danej sukience, a potem obejrzeć i zadecydować. U mnie nie powiem, poszła też ankieta po znajomych, ale te plecy wygrywają wszystko. Jest, moi drodzy, przepięknie. Teraz motyw odkrytych pleców jest bardzo modny i przypuszczam, że coś w tym stylu będzie miało wiele dziewczyn na studniówce, ale ta sukienka wygrała tym, że tutaj możecie sobie te plecy związać i ściskać jak tylko mocno chcecie, więc na przykład tutaj troszeczkę jeszcze mi ramionczka odstają, więc zaraz sobie będę mogła związać tam bardziej z tyłu i wtedy będzie wszystko pięknie. No i moja mili talia, którą jeszcze sobie bardziej mogę zrobić w dniu studniówki, bo sobie, wiecie, bardziej wszystko ureguluję. Od razu ta sukienka wydłuża nogę. No, I'm obsessed. Ja zaraz muszę się już tak na serio szykować i muszę zakręcić włosy na bałek. One były wczoraj myte, ale nie są takie od razu po umyciu. Są bardzo lejące, ponieważ użyłam dużo maski niebieskiej, żeby mieć fajny blond. Także mam nadzieję, że mi się zakręcą. Czy mam za 4 godziny studniówkę? Tak. Czy wyglądam obecnie tak? No, sami widzicie. Nie jest najlepiej. Ale styl mam nadzieję, że się wyrobię, bo mam jeszcze dużo rzeczy do ogarnięcia, takich jak na przykład ogolenie nogi, czego nie zrobiłam jeszcze. Ja żyję z zasadą fake it till you make it. Teraz romantyzuję sobie życie, maseczka, serial. Średnio chce mi się iść na tą studniówkę dzisiaj, nie ukrywam. I bym się położyła do łóżka i po prostu mam taki comfy day, ale nie ma co. Będziemy chociaż udawać, że mi się chce. No i moi drodzy, razem z marką JJ's House przygotowaliśmy dla was kod rabatowy na minus 10% od całego zamówienia. Kod to Julia2023. Mam nadzieję, że skorzystacie, bo wiecie, przy takich zamówieniach na większe okoliczności minus 10% od tej kwoty to naprawdę duża zniżka. Jestem bardzo ciekawa, jak będziecie wyglądać w sukienkach, które sobie pozamawiacie. Także jeżeli już będziecie ubrani, gotowi na swoje studniówki czy inne okoliczności w sukienkach z JJ's House, to możecie mi przysyłać swoje zdjęcia w DM-ach, a ja, jeżeli będziecie chcieli, będę udostępniać to na swoim Instastory. A teraz zapraszam was już na takiego prawdziwego, typowego vloga ze studniówki. Polonezie, witamy kolam szampana, będziemy jeść, odezwę się potem.
Pani jemy. Chciałam tylko powiedzieć. Co chcecie powiedzieć? Drugi raz nie pani, nie muszę rano. Ale przepyszne. Guys, jest 21. Pierwsza przerwa na tej studniówce. Ktoś rozwalił krzesło. Stopień zabawy 60%. Już bawimy się super, kochani. Bardzo nie chcę mi się iść do łazienki, żeby porobić usta, więc staram się to zrobić tutaj, ale mi coś nie wychodzi. Do tyłu trochę. Nie film! Idzie nowy krążek jak hokej. Te numery od kiedy są, kręcimy na ten miar. Co się stało z moją brwią? Dobrze, nic nie przeżyło, ale to nic, nie martwmy się o to.